Nie będziemy uczestniczyć w szaleństwie brukselskich elit. My chcemy pomagać ludziom, a nie elitom politycznym. I mam odwagę powiedzieć i mam odwagę zadać elitom politycznym w Europie pytanie, dokąd zmierzacie, dokąd zmierzasz Europo? Powstań z kolan i obudź się z letargu, bo w przeciwnym razie codziennie będziesz opłakiwała swoje dzieci. Jeżeli nie dostrzegacie tego, że dzisiaj zagrożenie terrorystyczne jest faktem, który każdego dnia może dotknąć każde państwo w Europie i uważacie, że Polska nie powinna się bronić, to idziecie ręka w rękę z tymi, którzy wymierzają tą broń przeciwko Europie, przeciwko nam wszystkim. I trzeba powiedzieć jasno i wprost, to jest właśnie zamach na Europę, na naszą kulturę, na naszą tradycję. Dlaczego o tym mówię? Dlaczego o tym mówię? Właśnie to jest dobre pytanie. Bo musimy sobie wszyscy odpowiedzieć tutaj na tej sali, ale musimy sobie też odpowiedzieć wszyscy w Europie. Czy chcemy polityków, którzy mówią, że musimy przyzwyczaić się do ataków, a zamachy terrorystyczne nazywają incydentami? Czy chcemy polityków silnych, którzy dostrzegają